Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panie na wspólnym spotkaniu. Miałyśmy okazję rozmawiać już indywidualnie i dzisiaj jest właśnie ten moment, żebyście mogły w mojej obecności porozmawiać razem. Wrócimy do tej sytuacji wniesionej przez Izę, spotkania rodzinnego, które miało miejsce jakieś 10 dni temu. I takiego konkretnego momentu tego spotkania, gdzie Ty podałaś szklankę wody Hani i reakcji z tym związanej. I na początek może chciałabym przypomnieć o tym, że mamy tutaj zasady dobrowolności, że moją rolą jest stworzenie takiej przestrzeni, gdzie będziecie mogły się usłyszeć nawzajem, dojść do rozwiązań możliwych. I ja nie zajmuję tutaj żadnego stanowiska, jestem po to, żeby Was wesprzeć w tym dialogu. Chciałabym może też, żebyśmy jakoś ujednoliciły formę zwracania się do siebie, bo my z Izą przeszłyśmy na Ty. Z Pani Olu nie rozmawiałyśmy w ogóle o tym, czy to by było dla Pani ok, czy nie. I teraz chciałabym sprawdzić, jak to. Tak, Iza dzisiaj mówiła, że przeszłyście na Ty, więc nie ma problemu, też możemy być na Ty. Ola. Beata. No dobrze, to teraz jakby wracając do tego momentu, tego spotkania i do tej sytuacji związanej z Hanią i z podaniem tej szklanki wody, to chciałabym zapytać, jakby takie pytanie stawiam najpierw otwarte, co chciałabyś, żeby zostało usłyszane w związku z tym przez drugą stronę? Chcesz pierwsza? Nie, mów. No to może ja bym powiedziała, że ja bym chciała, żeby po prostu Ola zaczęła mnie traktować poważnie. Ja nie mam 5 lat i kręconych włosów. Jestem dorosłą kobietą, mam naprawdę dziecko, jestem samodzielną osobą i mam pokokardę słuchać różnych krytycznych uwag pod moim adresem. Okej, Iza, to powiem, jak ja to słyszę, że jakoś bardzo ważne jest dla Ciebie, żeby zostało zauważone i uznane, że jesteś dorosłą osobą, tak, samodzielną, tak, która sama podejmuje decyzje. Dokładnie. Co usłyszałaś, Olu? Że ją skąd się wzięły te kręcone włosy, bo ona nigdy kręconych włosów nie miała. O Boże, chodzi o to, że nie jestem dzieckiem, rozumiesz? Nie musisz ciągle mnie... Izo, to ja bym chciała poprosić o to, że ja będę rozmawiała z każdą z Was i później przenosiła jakby to, co zostało powiedziane do drugiej strony. Zaraz do Ciebie wrócimy, tak? Co usłyszałaś, że Iza powiedziała? Tak mi wpadły do głowy te kręcone włosy, że już prawie nic nie usłyszałam. Nie wiem, co ona mówiła. Coś o jakimś krytykowaniu, ale nie wiem. Ja usłyszałam, że dla niej ważne jest dostrzeżenie tego, że jest dorosłą osobą, która chce sama podejmować decyzje, żeby to zostało zauważone. No to dobrze, że to widzisz. To może przestań po prostu mnie oceniać. I to, czy to jest to, o co Ci chodziło? Tak, cieszę się bardzo, że usłyszała to, że jestem dorosłą kobietą, a jednocześnie robi to, co robi. Czyli od zawsze mnie krytykuje i poucza przy wszystkich. Czy jest ciotka jedna, czy druga, czy moja córka, to ty ciągle mnie pouczasz. Okej, Iza, czy to jest tak, że jako właśnie takiej dorosłej osobie, stanowiącej osobie, trudno ci jest słyszeć te opinie? To nie są opinie, to są jej wieczne oceny mojej osoby. A to przyszłam źle ubrana, a to nie tak się zachowałam, a to nie tak się spojrzałam na ciocię, a to szarlotka ma za dużo cukru albo za mało bitej śmietany. Ciągła, wieczna, nieustająca krytyka. Czy to jest, jak to słyszysz, to jak ty się wtedy czujesz? No, że wszystko, co zrobię, jest nie tak. Nie tak, jak ona by sobie wyobrażała. Bo ty byś to zrobiła lepiej. Czyli to jest jakoś takie bardzo irytujące? Tak, to mnie po prostu strasznie irytuje i wkurza. I w ogóle nie chce mi się już tam przychodzić. Ale umówiłyśmy się kiedyś, że będziemy takie spotkania kontynuować, tak? Żeby znać się z rodziną. A jak sobie pomyślę o tym, że kolejną niedzielę mam spędzić na przywracaniu oczami przez Ciebie, bo coś źle zrobiłam, to naprawdę mi się już nie chce tam jechać. Czyli, że jakoś tak chciałabyś, żeby te spotkania przebiegały w takiej atmosferze spokoju, żeby z nich czerpać? Tak, żeby tam było dużo radości, żebyśmy mogli sobie powspominać, nie wiem, jak byłyśmy małe, poopowiadać różne historie rodzinne, żeby nasze dzieci mogły to posłuchać, pośmiać się, nie wiem, pograć w gry.
A nie po prostu odpychać różne teksty, które, wiesz, szukać. Sprawdzę, czy ja to dobrze słyszę, że to jest tak, żeby że dla ciebie jest jakoś ważne, żeby te spotkania służyły budowaniu relacji. Tak. Żeby to był taki wspólny czas spędzony w miłej atmosferze. No dokładnie, a jest zupełnie odwrotnie. Okej. Co usłyszałaś, Olu? Czy jak mi się coś nie podoba, to mam się nie odzywać. Nie powiedziałam tego. Nie, dobrze, nie. Czekaj. Ja teraz sprawdzę z Olą. Olu, bo ja usłyszałam jeszcze, że dla Izy to jest ważne, żeby to był wspólny czas, taki służący budowaniu relacji, że te relacje są ważne, że dla niej ważna jest też taka dobra atmosfera tych spotkań. No jaka czy dobra możesz atmosfera? Powtórzyć, co usłyszałaś? Ja usłyszałam tylko to, że mam się nie odzywać, jak coś mi nie pasuje. Nic takiego nie powiedziałam. Właśnie jest tak, że jest relacja i dbajmy o relację, ale jak mi się coś nie podoba, to mam się nie odzywać, bo ja ją krytykuję i najlepiej, jakbym się nie odzywała. Czyli, że usłyszałaś o tym, że jest ta relacja i że to dbanie o relację jest ważne, ale jednocześnie... No, że jak mi się coś nie podoba, to mam się nie odzywać. Że tak to usłyszałaś, tak? Tak. A to mi się w ogóle coś podoba w moim zachowaniu? Bo ja nie słyszałam od, nie pamiętam kiedy, że coś zrobiłam dobrze. Ty się tylko skupiasz ciągle na tym, że ja zrobiłam coś źle. Czyli to jest tak, Iza, że też chciałabyś usłyszeć o takich dobrych rzeczach, które Ola widzi. Ale ona tego nie mówi. Jak miałam ciemne włosy, to mówiła do mnie: Boże, jakie masz czarne włosy, powinnaś się rozjaśnić. Jak się teraz rozjaśniłam i mam dłuższe włosy, o matko, masz teraz za długie włosy, powinna się skrócić. I tak jest ze wszystkim. Iza, czy to jest jakoś tak, że jak słyszysz takie komunikaty, to jest dla ciebie, że wszystko, co robisz, jest nie okej, a ty byś chciała też usłyszeć, że pewne rzeczy, może nie ze wszystkim tak jest? Czyli, że to się tak trudno słucha tego, że wszystko jest nie okej. Ja po prostu chciałabym być tam sobą. Chciałabym tam sobie przyjść, spędzić fajnie czas i przestać przejmować się tym, co ty do mnie mówisz. Czyli, że jakoś tak jest ważne, żeby tam było miejsce na ciebie taką, jaką jesteś. Dokładnie. Żeby to zostało, żeby tam po prostu było miejsce. A nie ciągła krytyka i ocena mojej osoby. Żebyś mogła być sobą. I czepianie się, że dziecko źle wychowuje. Czyli jakoś tak, żebyś mogła być sobą. Taką, jaką jesteś, żeby dokładnie. To zostało tam też zobaczone w pełni, dokładnie. Jaką jesteś osobą. Co usłyszałaś, Olu, od Izy? Przecież ty w ogóle nie zwracasz uwagi na to, co ja mówię. I tak robisz po swojemu, no całe raczej. Życie tak było. No dokładnie. I tak zamierzam robić dalej. Olu, co usłyszałaś od Izy wcześniej, co ona powiedziała? Nie wiem już tego. Bo ja usłyszałam od niej, że to jest ważne, żeby mogła być sobą, taką jaką jest, żeby to zostało uznane. Mogłabyś to powtórzyć? Że ona chce być taka, jaka jest, ale... Ale przecież... Jak to słyszysz, to jak to jest dla ciebie? Ja mam takie wrażenie, że nawet jak ja jej mówię, co bym zrobiła inaczej, albo... To ona i tak mnie nie słucha, ona robi po swojemu. Tak jak chce. Ja sobie mogę gadać, co tylko mi wstanę, a ona i tak zrobi po swojemu, więc o co chodzi w ogóle? Chodzi o to, żebyś ty robiła rzeczy po swojemu i żebym ja robiła rzeczy po swojemu. Ja nie potrzebuję od ciebie rady, nie mam 5 lat. Czyli to jest jakoś tak, Iza, że ty chciałabyś sama decydować, kiedy tych rad potrzebujesz, tak. I kiedy się o nie zwracasz? Jak będę miała taką potrzebę, to się zapytam, Olka, powiedz mi, co mam zrobić, ale ja tego nie artykułuję, a ty na każdą po prostu moją wypowiedź natychmiast masz... Czyli żebyś miała taki wybór... Ciocia dobra rada. Chodzi o taki wybór, czy chcę radę, czy nie chcę dokładnie. Rady. I kiedy ja ją chcę, to ją wtedy przyjmuję lub nie. Nie mogę się wygadać normalnie ze swoich jakichś, nie wiem, rozkmin, bo ty natychmiast wyskakujesz z tymi radami. Czyli, zachowaj je dla siebie. Iza, czy to jest jakoś tak ważne, żebyś czasami się po prostu mogła wygadać, a to wcale nie znaczy, że ty od razu tak. Potrzebujesz radę. Dokładnie. Że bardziej ważniejsze jest to podzielenie się tym, co dokładnie. Dla ciebie ważne. Mam siostrę, która nie potrafi mnie usłyszeć w ogóle, tylko ja non stop jestem zalewana radami. Czyli chciałabyś mieć bardziej taką siostrę, która wysłucha, jest jakąś partnerką, niż osobę, która wychodzi z radami.
Tak. To usłyszenie Cię jest takie ważne. Tak. Co usłyszałaś, Olu? Że Iza nie potrzebuje takiej siostry jak ja. Nie powiedziałam tego, że nie potrzebuje takiej siostry jak ty. To czekaj, Izo, chwilę. Ja usłyszałam, że dla niej jest ważne mieć taką partnerską relację z siostrą, móc się wygadać. I że trudno jest po prostu przyjmować rady, o które nie prosi. Mogłabyś to powtórzyć? Że Iza chciałaby mieć ze mną partnerską relację? A dla mnie to jest trudne? A mogłabyś jeszcze powtórzyć wszystko, co Iza powiedziała najpierw i zaraz powiesz, jak to jest dla Ciebie? Że Iza chce mieć partnerską relację i móc się wygadać, a nie słuchać rad? Tak, to jest to, co tak, chodziło? Tak, właśnie, dokładnie. No, cieszę się, że pierwszy raz to powiedziałaś. Okej, teraz chciałabym, żebyś, Olu, Ty powiedziała, jak to jest dla Ciebie, jak to słyszysz? Że dla mnie to jest bardzo trudne, bo ja zawsze byłam starszą siostrą, która zawsze musiała znaleźć rozwiązanie i zawsze miała się troszczyć o tą młodszą. I zawsze to nigdy nie była równa relacja. I to takie opiekowanie się i troska, to ja mam po prostu wpisane, tak? Czyli, że to jest dla Ciebie takie coś, co znasz od zawsze, to troszczenie się? Tak. I że jakoś to jest tak z automatu idzie, tak? Tak. I że trudno Ci myśleć o tym partnerstwie teraz jakoś, że to jest takie zaskakujące? Może ja mam się jakoś zmienić, to ja nie wiem jak. Nie wiem, czy umiem. Że zastanawiasz się nad tym, czy umiesz w taką nową relację wejść. Tak. Bo jakby od zawsze byłaś tą siostrą, która się troszczy. Tak. Co usłyszałaś, Iza, że Ola powiedziała? Że jest jej trudno, bo od zawsze była siostrą, która się o mnie troszczy i musiała się troszczyć. I teraz jak myśli o tym, że mogłaby być, nie wiem, moją partnerką, to nie umie tego zrobić. Czy to jest to, o co Ci chodziło? Nie do końca. Bo ja nie wiem, czy umiem. Że zastanawiasz się, tak? Jak to by teraz było być taką partnerką? Tak. Co usłyszałaś, Iza? Że Ola się zastanawia, jakby to było dla niej samej być taką partnerką. Czy ona to potrafi? Coś jeszcze chciałabyś, żeby zostało usłyszane przez Izę? Że może mi być trudno tak zmienić wszystko od razu? Czyli to jest o tym takim ciągle, że się zastanawiasz nad tym, jak to by było, czy ty po prostu będziesz potrafiła... Tak zupełnie się przestawić? Że to może nie być takie od razu łatwe. Tak. A to jest też o tym, że jest tam jakaś ochota, żeby sprawdzić, jak to będzie? Tak. Tak, bo chciałabym mieć dobrą relację z Izą, ale po tylu latach to ja nie wiem, czy ja jestem w stanie się przestawić. Okej. Okay. Co usłyszałaś, Iza, że Ola powiedziała? Że Ola chciałaby mieć ze mną dobrą relację i jednocześnie nie wie, czy będzie się umiała przestawić. No to będzie chciała mieć tam dobrą relację, czy trudno jest tak się przestawić? Nie rozumiem tego. Czyli, że jak ty to słyszysz, to jak to jest dla ciebie? To już mi naprawdę wszelka nadzieja jakoś opada. Bo ja nie chcę mieć takiej relacji z moją siostrą, gdzie ona mi daje rady i mnie poucza, a ja jestem tą małą dziewczynką z kręconymi włosami. Czyli to jest tak, że dla ciebie ważne jest to partnerstwo? Tak, dla mnie ważne jest partnerstwo, że możemy sobie pogadać jak dwie dorosłe kobiety. I nie potrzebuję rad, nie potrzebuję komentarzy na swój temat. I jak słyszysz o tym, że Ola mówi, że dla nie wie, jak czy ona będzie potrafiła, że to może być dla niej trudne, to jak to dla ciebie jest? No dla mnie to jest o takim w ogóle niesprawiedliwości jakiejś, niewidzeniu mnie. Ja po wielu latach odważam się mówić, że to jest dla mnie nie okej, no to ona się zastanowi, bo ona by wolała mi dawać rady, ale ja nie potrzebuję tych rad. Czyli, że jak ty to słyszysz, to jest tak, że masz
słyszysz to w ten sposób, że ona jednak wolałaby zostać przy tym poprzednim układzie? Tak, bo ona się nie, ona się nie chce zmieniać. Bo ona się nie chce zmieniać. W związku z tym zostawmy to. Okej, to ja to usłyszałam i sprawdzę to z Ola z tobą, bo ja to usłyszałam trochę inaczej, że ty to chcesz spróbować, tylko nie wiesz, czy będziesz umiała, tak? Tak. Co usłyszałaś, Iza? No, że Ola chce sprawdzić, czy będzie umiała być w partnerskiej relacji ze mną. To jest to, o co chodziło? Nawet niekoniecznie, bo ja chcę być w partnerskiej relacji, tylko nie wiem, czy będę umiała to zrobić szybko jakoś i w każdym momencie. Czy to nie będzie tak, że czasami emocje i przyzwyczajenie weźmie w górę. Czyli, że chcesz tego, chcesz tej partnerskiej relacji. I to jest jakoś tak, że potrzebowałabyś po prostu takiego czasu, żeby się trochę nauczyć być tą partnerką? Tak. I chyba potrzebowałabym wskazówek od Izy, o co tak dokładnie chodzi. Bo ja mogę po prostu nie wiedzieć, co sprawia jej przykrość. Czyli żebyś chciała bardziej jakoś tak dokładnie usłyszeć, na czym polega, zdaniem Izy, taka partnerska relacja, co konkretnie ma się wydarzyć, tak? Tak, tak. Wtedy może będzie mi łatwiej. Co usłyszałaś, Izo? Że Ola potrzebuje mieć ode mnie konkretne jakieś wytyczne, wskazówki, jak ma się zachowywać, a jak nie. To jest to, o co chodziło? To jest tak jakoś, że łatwiej ci będzie być w tej partnerskiej relacji, jak będziesz znała takie wyobrażenie, czy tak, jak to ma wyglądać, tak? Tak. Co usłyszałaś, Izo? Że Ola potrzebuje zobaczyć, wyobrazić sobie, jak by to miało być. I jak to słyszysz, to jak to jest dla ciebie? No dobrze, to ja ci powiem, jak ja bym chciała, żeby było. Ja bym chciała, żeby to było tak, że jak przychodzimy na nasze spotkanie, to witamy się z uśmiechem i nie ma lustracji, jak ja wyglądam i czy mam wyprasowaną koszulkę. A jak przychodzę w podniesionej koszulce, że nie zaczynasz dyskusji o ten temat, na ten temat, że jednak żelazko jest w domu, a jak mi się popsuło, to że mi kupisz. Bo może ja lubię chodzić w podniesionych koszulkach. Że jak do ciebie dzwonię i się pytam, co u ciebie słychać, to ty mówisz, o, u mnie to nic ciekawego, a co u ciebie? Jak ja zaczynam opowiadać, co u mnie, no to od razu przerywasz mi i mówisz, a ja bym na twoim miejscu zrobiła inaczej, bo mi się nie chce wtedy dzwonić do ciebie już więcej. Czyli jak mówię o mojej córce, opowiadam różne, dzielę się z tobą różnymi jej historiami, to też nie mam zamiaru wysłuchiwać, że tak nie powinnam była zrobić, bo ona wyrośnie na złą dziewczynę. No przepraszam bardzo, no chyba to już jest lekka przesada. Czyli to jest, Iza, tak jakoś o tym, że jak się dzielisz czymś, chcesz się czymś podzielić, to jest po prostu tylko po to, żeby się podzielić. Dokładnie. Żeby się wygadać, żeby spuścić te emocje, tak? Żeby po prostu podzielić się tym, co się dzieje w moim życiu, że ja nie potrzebuję wtedy od ciebie żadnych komentarzy ani rad. A jak chcesz mi dać rady, to zapytaj się, czy ja chcę je usłyszeć. Czyli żeby ta intencja była taka jasna, że ty się dzielisz po to, żeby się wygadać, żeby powiedzieć i że rada, że będziesz pytała o radę. Dokładnie. Tak? Albo żeby przynajmniej Ola sprawdzała, czy ty jesteś gotowa przyjąć radę. Dokładnie. Co usłyszałaś, Olu? Że dobrze by było, gdybym pytała, czy Iza chce mojej rady, a tak to jej nie radziła i nie przerywała jej, jak ona mówi. Ją wysłuchała po prostu. O, tak. To jest dla mnie ważne. Okej. Czy to jest taki moment? Myślę, że my w tej chwili mogłybyśmy dalej rozmawiać o tym, jak konkretnie miałoby wyglądać to nowe partnerskie życie sióstr. To jest taka przestrzeń na doprecyzowanie tych ustaleń. Ale najważniejsze jest to, że doszliśmy do miejsca, w którym Ola i Iza potrafią się usłyszeć.